Tworzenie filmu zaczynasz od jego nagrania? To może być powód, przez który twój kanał stoi w miejscu, ale jeżeli faktycznie chcesz zdobyć wyświetlenia i subskrypcje oraz rozwinąć twój kanał, to w tym filmie dowiesz się, dlaczego zaczynanie od nagrywania jest słabe jak nagrywanie bez oświetlenia. A właśnie, od razu lepiej. Poznasz również 5-krokowy proces tworzenia filmów używany przez praktycznie każdego większego youtubera oraz dowiesz się, co zrobić, żeby ten jebany algorytm wreszcie polubił twój kanał. Zaczynamy? Krok 1. Zrozum, czego chce twoja publiczność. Wielu twórców nagrywa filmy, które sami chcą tworzyć. Ale czy to naprawdę zainteresuje widzów? Jeśli nagrasz film spaceruje po mieście, raczej nikogo to nie zainteresuje. Co innego, 10 rzeczy, które musisz zobaczyć w Krakowie. Ten film ma potencjał, może zainteresować zarówno turystów, jak i mieszkańców samego Krakowa. I tutaj kluczową rzeczą jest myśleć o tym, co chcą widzowie. Owszem, w momencie, kiedy zbudujemy sobie większy kanał i ludzie zaczną nas lubić, to oni się będą interesowali nawet takimi prozaicznymi rzeczami, jak pójście na spacer, natomiast nie w momencie, kiedy my ten kanał rozwijamy. Kiedy dopiero startujemy na YouTubie, musimy zastanowić się, musimy dowiedzieć się, co ludzie aktualnie potrzebują, co chcą oglądać i spełnić ich oczekiwania. A jak dowiedzieć się, co interesuje twoją publiczność? Przejrzyj podobne lub konkurencyjne kanały po polsku albo po angielsku i sprawdź wśród najpopularniejszych filmów, co ma najwięcej wyświetleń, lub zobacz ostatnie 20, 30, 40, 50 filmów i wśród tych filmów poszukaj takich, które mają znacząco większą ilość wyświetleń od innych. To będzie prawdopodobnie znak, że ten film ma albo interesujący temat, czy też pomysł, albo tytuł, albo miniaturę. Możesz też przeanalizować komentarze na kanałach konkurencji, to też bardzo często daje bardzo dużo ciekawych informacji. Krok drugi. Zadbaj o widoczność twojego filmu. W momencie, kiedy już wiemy, co może zainteresować publiczność, do której kierujesz swój kanał, chcemy mieć pewność, że twój film przyciągnie uwagę i zachęci do kliknięcia. I warto jest oczywiście zadbać jeszcze przed nagraniem filmu. Zaraz wyjaśnię czemu, natomiast chodzi mi tutaj oczywiście o miniaturę i o tytuł. Miniatura powinna przyciągać wzrok oraz pasować do tytułu. Ważne, miniatura to nie jest miejsce na drugi tytuł, nie pisz tego samego co w tytule. A najlepiej to nie pisz nic albo prawie nic, ponieważ tekst na miniaturze powinniśmy jak najbardziej ograniczyć. Niektórzy mają taką tendencję, że na miniaturze umieszczają jedno, dwa czy nawet trzy zdania. Nie, to nie działa w ten sposób. Dobra miniatura składa się z trzech elementów. Z tła, z bohatera danego filmu, gdzie ten bohater nie zawsze musi być osobą, może to być rzecz, oraz ewentualnie z supportu, wsparcia, czy czegoś, co nadaje kontekst. I to wszystko. Nie ma tam drugiego tytułu. Tytuł natomiast to obietnica tego, co widz dostanie w filmie. Najlepsze tytuły budzą ciekawość, strach albo pragnienie oraz są krótkie. Mają 55 znaków maksymalnie. Druga dopuszczalna wartość to 68, ale w takim przypadku w wielu miejscach na YouTubie ten tytuł zostanie skrócony. Oczywiście w tytule też nie powinno być jakichś hashtagów, emotek, numeru serii, nazwy kanału, albo nie daj Boże, all caps. To tak naprawdę nie daje więcej wyświetleń, a wręcz przeciwnie, nie wiem skąd w Polsce wzięła się ta tendencja. Krok 3. Złap uwagę widza na samym początku filmu. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Jest to świetny sposób na zniszczenie rozwoju twojego kanału. I wiem, wielu polskich youtuberów to robi, natomiast światowy standard jest ciuteczkę inny i całkowicie inaczej intra robi się na zachodzie, czy też na anglojęzycznym YouTubie. Nie będę tutaj rozkładał całego schematu intra na czynniki pierwsze, bo to jest temat na godzinny wykład, a nie na krótki film. Natomiast w tym filmie chcę ci dać prosty i sprawdzony schemat, którego użycie niemalże gwarantuje, że twój film będzie lepszy od 90-95% innych filmów na polskim YouTubie. Sam schemat jest dosyć prosty. Na początku potwierdź tytuł, później powiedz w dwóch, trzech zdaniach, co będzie w filmie, i zacznij film. Gwarantuję ci, że jeżeli to zrobisz, to bijesz na głowę większość polskiego YouTuba. I teraz pytanie, po co wymyślamy miniaturę i tytuł przed nagraniem filmu, a nie po? Żeby wiedzieć, jaki będzie tytuł, żebyśmy mogli go w tym intrze potwierdzić. A poza tym każdy tytuł i miniatura ustawiają jakieś oczekiwania. Intro powinno spełnić te oczekiwania i dać widzowi powód do obejrzenia całego filmu. I oczywiście, możemy podejść do tego tak, że nagramy sobie cały film, a intro dogramy sobie później. Natomiast problem jest taki, że intro ustawia to, co będzie w filmie. Bo jeżeli w intrze obiecamy, że będą określone rzeczy, to musimy te rzeczy w tym filmie zawrzeć, prawda? W związku z czym najpierw musimy mieć intro, żeby wiedzieć, co będzie w dalszej części filmu, a nie na odwrót. A żeby mieć intro, musimy mieć miniaturę i tytuł. Dokładnie tak ten film przykładowo był zrobiony. A innym przykładem może być film pod tytułem Jak zainwestować 10, 50 albo 100 tysięcy złotych. Moim zdaniem przeciętny widz poza tym, jak faktycznie zainwestować taką kasę, będzie chciał też wiedzieć, kim jest autor, że mówi o takim
takich rzeczach, przykłady faktycznych portfeli inwestycyjnych oraz jak zminimalizować ryzyko. Mając taką wiedzę, możemy napisać zabójczo dobre intro. W tym filmie dowiesz się, jak zainwestować 10, 50 albo 100 tysięcy złotych. Poza tym pokażę Ci przykładowy portfel inwestycyjny za każdą z tych kwot. Wyjaśnię, jak zminimalizować ryzyko, ale na początek odpowiem na pytanie, kim ja w ogóle jestem, że mówię o tych rzeczach. I tutaj oczywiście wrzucamy historię autora, wyjaśniamy, co ma wspólnego z inwestowaniem, podajemy jakieś przykłady inwestycji i tak dalej. I następnie przechodzimy do rozpoczęcia filmu, czyli mówimy, zaczynamy od przykładowego portfela 10 tysięcy złotych. I w tym momencie lecimy po prostu z dalszą częścią filmu, dowożąc wszystko po drodze, co obiecaliśmy w intrze. Krok numer 4. Zaplanować, co dalej. YouTube uwielbia, gdy widzowie oglądają film za filmem z Twojego kanału, ale tak na serio, uwielbia. Pomyśl, jaki film widz powinien obejrzeć następnie. Na końcu swojego filmu zrób płynne call to action, używając ekranów końcowych, aby skierować widza do kolejnego filmu. Przykład, jak to zrobić, zobaczysz. No na przykład w tym filmie. I dopiero mając te wszystkie rzeczy, przejdź do kroku 5, czyli teraz twórz swój film. Jak widzisz, jest to zupełnie inne podejście od tego, co prezentuje większość małych kanałów i być może nawet ty, a właśnie często blokuje kanały przed docieraniem do nowych widzów. Algorytm YouTube'a uwielbia, kiedy pomyślisz o potrzebach widzów, pomyślisz o tym, jak przekonać ich do kliknięcia, pomyślisz o tym, jak przekonać ich do oglądania, sprawisz, żeby z jednego twojego filmu przeszli do kolejnego i kolejnego i kolejnego. Pamiętaj, algorytm podąża za tym, co robi publiczność. Ale jeżeli chcesz naprawdę zrozumieć, jak on działa, obejrzyj ten film, gdzie omawiam wywiad z dyrektorem całego systemu rekomendacji YouTube, czyli właśnie algorytmu.